Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kila. Szczerze, do nagrywania tego 99 vloga biorę się już czwarty raz. Dlaczego? Bo dwa razy był inny temat, raz stwierdziłam, że gadam bez sensu. Drugi raz się zaczynam zabierać, zadzwonił do mnie Husiek na Skype'ie. W końcu zmieniłam, że zmienię temat i powiem szczerze, że nagrałam nawet ciekawe coś. Tyle, że mówiłam tam dość sporo o młoteczce i stwierdziłam, że tak dla pewności ja wolę do niej zadzwonić i się jej zapytać, czy mogę. No oczywiście powiedziała, że mogę, także będę kontynuować temat. To jest tak, 99 vlog, zaraz będzie setny. Będzie na was czekać coś, co mam nadzieję, że wam się spodoba. Troszkę czasu mi to zajmie, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale przejdźmy do tematu vloga. Dzisiaj będzie o niesprawiedliwości YouTube'a. Ja sobie właśnie często na ten temat rozmawiam ostatnio z Młocią. Trochę osób też mi pisało na ten temat prywatne wiadomości i tak dalej. Wspomnę też tutaj o na przykład Maneliku, który mam nadzieję nie będzie miał mi tego za złe. I słuchajcie, chodzi tutaj o to, że niektórym coś przychodzi łatwiej niż innym. I to się trzeba przyzwyczaić, bo w życiu też tak jest. Ale o co mi tutaj chodzi? Na przykład Manelik nie ma na swoim koncie żadnego filmu, ma ponad 100 widzów. I tu się zaczyna budzić takie, wiecie, że powinien, nie powinien, nie? Bo to jest kurde dziwne, bo on nie nagrywa i on ma widzów, a niektórzy nagrywają filmiki, zapieprzają, naprawdę zapieprzają i tych widzów nie mają, bo dobić do 100 jest naprawdę ciężko. Ja sama do 100 dobijałam 3 albo 4 miesiące w ogóle. Także te początki są naprawdę trudne dla co po niektórych, a co po niektórym to przychodzi po prostu łatwo. I tak właśnie kiedyś ktoś, szczerze, ta wiadomość mnie wkurwiła, bo dostałam właśnie wiadomość, że to jest niesprawiedliwe, bo Malajk ma tylu widzów, on nie ma, coś tam. No Malajk nic nie robi. I tak naprawdę gówno prawda, bo słuchajcie, zobaczcie ile u mnie filmów na kanale jest z Manajkiem. Jest Left, są odpowiedzi na pytania, jest Trine, jest Dead Island. On też poświęca swój czas, poświęca swoją energię. Produkuje się do was, także ja bym nie powiedziała, że to są jakieś takie, wiecie, na zasadzie jakiejś niesprawiedliwości. Bo jedyna różnica jest taka, że on tych filmów nie ma u siebie na kanale, bo one są u mnie. I to jest, widzicie, tak naprawdę jedyna różnica. To samo właśnie z moją Młocią kochaną, moim kochaniem cudownym, najsłodszym na świecie. No sytuacja wyglądała tak, że zanim Młocia zaczęła ze mną nagrywać, zanim jej zaproponowałam nagrywanie, bo to jej zaproponowałam nagrywanie. Młocia miała na swoim kanale film o szczurach. Jak ja Młoci zaproponowałam nagrywanie i Młocia właśnie zaczęła ze mną nagrywać, to liczba widzów jej nagle skoczyła dość szybko do góry. No i Młocia w tym momencie ma ponad 800 widzów. A no, tam chyba z 10 filmów, nie? Ale widzicie, bo to też nie jest tak, że właśnie widzicie, tutaj tak, Młocia wkłada w pracę, bo ze mną nagrywa. Oprócz tego Młocia nagrywa do siebie na kanał i nagrywa materiały naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze. Bo co jak co, ale pitolić to Młocia potrafi i ona gadka ma świetną, ja uwielbiam jej słuchać. I nawet jak mi jakaś gra nie interesuje, to ja ją sobie po prostu w tle odpalam. Czy tak jak wrzuciła ostatnio kontrę, bo ja to nagrywam 19 lutego w niedzielę ten odcinek. Tak jak wrzuciła właśnie ostatnio kontrę i blamili z Omegiem strasznie i przechodzili ten sam motyw plaży chyba z 7 razy, więc ja po prostu w pewnym momencie włączałam sobie coś tam innego sobie robiłam na przeglądarce, a po prostu ich słuchałam, bo mi się ich fajnie słuchało. I widzicie, tam też była taka sytuacja z Diablo, że Młocia znaczy chciała i nie chciała ze mną nagrywać właśnie przez to, że mówi, że później będzie jakaś jazda, że widzowie są ode mnie. Zresztą ona w ogóle, ona mnie strasznie wkurwia z jednym, że ona twierdzi, że ona widzów ma tylko ode mnie, a tak nie jest, bo słuchajcie, jest troszeczkę inna sytuacja na przykład między Młoteczką a Manajkiem. Jakby Manajk teraz zaczął nagrywać, to też by była trochę inna sytuacja, ale prawda jest taka, że Młocia wkłada czas i energię również w rozwój właśnie swojego kanału, nagrywa filmy do siebie. Ja jej powiedziałam, że jak nie nagra ze mną tego Diablo, to strzelam focha i się do niej nie odzywam. Także Młocia ma teraz niezłą rozkminę. Ale słuchajcie, bo ja nie widzę problemu w tym, żeby nagrywać do niej na kanał. Jeżeli to na przykład nagrywam tylko do niej na kanał, to każdy inny może jej skoczyć, bo to nie jest tak, że jej ściągam widzów czy coś. Zresztą, tak jak mówię, to by było troszeczkę inaczej, jak ona by mnie na początku prosiła o nagrywanie, a to ja prosiłam ją.
I tak się właśnie często mówi, że no właśnie ona tych 800 widzów jej tak szybko skoczyło, że dodała filmik na 500, a już miała 600. Ja sobie w tym momencie przypominam te moje początki, to właśnie zapieprzanie do pierwszej stówy, później do pierwszego tysiąca. I to wszystko trwało długo, było mozolne. Mi się i tak to udało tak naprawdę w miarę szybko. Niektórzy swój pierwszy tysiąc wbijali w rok, niektórzy jeszcze dłużej. I zawsze zależy od tego, z kim się nagrywa. No nie oszukujmy się, od dalej osoby też widzowie dochodzą. Jak gdybym nie nagrywała Skype'ów z Huśkiem, czy bym nie nagrała czegoś z Rojem, czy z Rokiem, czy gdyby nie ta sytuacja, że Rok tam kiedyś dodał mój film do ulubionych, to ja bym tylu widzów nie miała i ja się w żaden sposób nie oszukuję. Ja jestem tym osobom jak najbardziej wdzięczna. Ale ja nie wierzę w puste suby YouTube'a, nie wierzę w puste suby YouTube'a, nie wierzę, że ktoś mnie zasubskrybuje tylko i wyłącznie przez to, że ktoś mnie polecił i ktoś, kto mnie właśnie subskrybuje, nie będzie później oglądał moich filmów. Takie sytuacje są dla mnie bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu nie lubią swojego spamu właśnie na pulpit. Ja zresztą kiedyś na ten temat właśnie rozmawiałam z Rojem na temat pustych subów i oboje się tutaj zgadzamy, że coś takiego nie istnieje. I dla mnie to, że ktoś kogoś subskrybuje, jest kogoś, kto nagrywa, jest tak naprawdę tylko znakiem tego, że ten ktoś ma dobre materiały i naprawdę się ludziom podoba to, co ta osoba robi. Podoba mi się, nie wiem, głos, gra, podoba mi się komentarz, cokolwiek. Ale na swój kanał trzeba też umieć właśnie przyciągnąć i zainteresować ludzi. Są osoby, które nagrywają z kimś sławnym, a wcale takim widzowie jakoś nie zapierdalają właśnie ze względu na to, że mają w sobie coś, co na przykład ludzi odpycha. Albo coś, co się ogólnie ludziom nie podoba. Jakiś tam rodzaj zachowania, przez to ich ilość widzów wygląda tak, a nie inaczej. Buteczka jest po prostu cudowna, ma świetną gadkę, świetne teksty, nagrywa ciekawe gry, których nie ma gdzieś tam na YouTubie w ilości nie wiadomo jakiej. Jej się te suby jak najbardziej należą. Widzicie, to nie jest tak, że ja na przykład wchodzę i z automatu daję łapkę jej w górę. Co prawda, no ja jej daję zawsze łapkę w górę, ale ja jej filmiki oglądam. Oglądam każdy jej filmik od początku do końca. I nieważne, że na przykład wcześniej przez 3 godziny gadałam z nią na Skype'ie i powinnam już mieć jej dość. To nie, to na przykład ona już nie spać, a jeszcze na przykład siedzę, no to jeszcze sobie odpalę filmik, bo na pewno coś powie ciekawego. To jest na takiej zasadzie, także powiem wam tak, dla mnie coś takiego jak pusty sub na YouTubie nie istnieje i każda osoba, która ma iluś tam widzów, zapracowała sobie na to. Tak jak powiedziałam, niektórzy mają łatwiej, niektórzy mają trudniej, takie jest życie, ale w życiu mnie powiedziała, że ktoś ma subskrypcję tylko i wyłącznie dlatego, że z kimś coś nagrał, nie włożył i miał zerowy wkład w to wszystko. Bo tak naprawdę każde nagranie to jest poświęcanie właśnie czasu, energii. Też jakieś tam gadanie, bo to nie jest tak, że się tylko siedzi i słucha, bo jakby nie patrzeć się gada. Jest to, nie ukrywam, bardzo przyjemne, ale też i czasochłonne, bo no słuchajcie, u nas same nagrania z Terrarii, gdzie my mamy już nagrań praktycznie na 2 tygodnie. Ja mam jeszcze aktualnie 7 odcinków nagranych i to są odcinki po 20 minut, to weźcie sobie pomnóżcie teraz 7 razy 20 i zobaczcie ile to jest czasu. I przy wszystkim trzeba było usiąść, zgrać się, bo w 3 osoby się zgrać też trzeba czasowo. Także to nie jest łatwe i ja wam powiem, że naprawdę dla mnie osoby, które mają dużą ilość subskrypcji, są to subskrypcje zasłużone, zapracowały sobie na to, poświęciły swój czas, swoją energię. Także myślę, że na tym będę kończyć ten temat, który miał być zupełnie innym tematem. Mam nadzieję, że pokazało wam to, jakie jest moje zdanie. Ja oczywiście chętnie poczytam sobie w komentarzach wasze zdania. Ale no tak jak powiedziałam, niektórzy mają troszkę szczęścia, że im ktoś coś ułatwi, niektórzy na coś muszą ciężej zapracować, ale nie powiedziałabym, że ktoś coś dostaje za darmo, że ktoś coś dostaje za free. Zresztą tak naprawdę te osoby, które... Tak jak Młocia, ja powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy bym na miejscu Młoci wytrzymała psychicznie, na zasadzie, że też to już jest troszkę parcie. Znaczy nie parcie, że ona ma parcie, tylko parcie ze strony widzów. Na zasadzie, no tak, my cię subskrybujemy, czyli my oczekujemy materiałów, oczekujemy dobrych materiałów, bo my chcemy je oglądać. I Mocia siedzi i nagrywa. Ja miałam troszeczkę większy luz, bo mi widzowie rośli wolniej, nie ukrywając wolniej. Ale też właśnie miałam taką bardziej dowolność. Tu już Mocia musi od razu z takiego, wiecie, bo inaczej, jak się zaczyna nagrywanie, się zazwyczaj nagrywa tak, że się ma jeden odcinek, się go wrzuca, później się nagrywa drugi, się go wrzuca. No jak się ma tych widzów troszkę więcej i chce się im
w jakiś tam sposób podziękować za te subskrypcje, to by wypadało nagrywać trochę więcej. I u mnie to po prostu czasowo się wyrabiało, czyli ja miałam czas, żeby się nauczyć programów do renderowania, do konwertowania, do tego, jak to wszystko ma wyglądać. No, osoby, które chcą nagrywać, albo na przykład mają już parę filmików i nagrywają z kimś, kto ma więcej widzów. Czy też, no tak jak tutaj Młocia, która let's play zaczęła nagrywać dopiero po nagrywaniu ze mną, gdzie już jej widzowie rośli. Nie mają tego czasu, to naprawdę ja Młocie podziwiam, że ona już tak ogarnia te programy do renderowania, gdzie siedzi naprawdę godzinami, ogląda poradniki razem z Omegiem i próbują to jakoś sklecać. Bo to jest ciężkie, to no ona bardziej siedzi w takich obróbkach graficznych, także myślę, że z tym jest jej troszeczkę łatwiej. Ale nauczenie się obsługi tych wszystkich programów, zgrywania tego, jest ciężkie. No ja sama właśnie z nią gadałam przez telefon i się tak gdzieś tam widziałam, że tam w dwóch odcinkach jej przez moment zniknął obraz na dosłownie 5 sekund i Młocia już po prostu sfrustrowana, że zniknął mi obraz, kurwa, nie mam backupu, co ja mam zrobić, nie? I to jest, bo po prostu zależy jej na jakości materiałów i powiem szczerze, że mnie się naprawdę chce z nią coraz więcej nagrywać, zapraszać ją na te live'y i zachęcać was do subskrybowania na przykład jej. Ale nie tylko jej, ja jeżeli z kimś nagrywam, to naprawdę znaczy, że go lubię. Zachęcam do subskrypcji wszystkich, z którymi nagrywam. Czy też Dzióbka, czy Huśka, czy Manaika. Wszystkich, po prostu wszystkich. Czy Chmiela, no. Bo ja tych ludzi lubię i moim zdaniem to, co oni robią na YouTubie, jest czymś dobrym. Ja ich sama oglądam, no bo raczej nie nagrywam z kimś, kogo nie oglądam, no chyba, że ktoś nie ma filmów. To wtedy muszę go już jakiś czas tam znać. Także naprawdę ludzie robią kawał dobrej roboty i ja nie widzę problemu w tym, że im widzowie rosną szybciej niż na przykład rosnęli mnie. Moim zdaniem nie jest to tak właśnie... To się właśnie zwie, że to jest niesprawiedliwe. Moim zdaniem to jest sprawiedliwe, bo każdy ma tam jakąś... Sorry. Każdy ma tam jakąś robotę, każdy w jakiś tam sposób sobie... jakby to nazwać... Każdy w jakiś sposób musi na to zapracować, czy właśnie wolniej, zdobywając widzów wolniej, ale mając więcej czasu na doskonalenie swoich filmów, czy też właśnie w momencie, kiedy mu widzowie rosną bardzo szybko, ale też i ma mniej czasu i troszeczkę tutaj bardziej pod górkę, jeżeli chodzi o ogarnięcie tych wszystkich programów, które są potrzebne przy nagrywaniu. Czyli i Frapsa, i na przykład Free Sound Recordera, później na przykład tak jak ja mam Corella do obrabiania, później FreeMake wideokonwertera do konwertowania i dopiero później się to wrzuca, jeszcze trzeba wiedzieć, co wpisać w AdSense'a, co wpisać, nie wiem, w tytuł, co w opis, co w tagi i tak dalej. To jest ciężko i tutaj się akurat przydaje rada kogoś innego i ilość poradników na lecie. No i myślę, że to będzie koniec tego mojego zdania na ten temat. Troszkę się tu rozgadałam, a tu zaraz trzeba robić live'a. To nic, może po live'ie nagram setnego vloga. Już mam pomysł, już mam wszystko naszykowane, wystarczy go nagrać. Także macie na co czekać i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane, pozdrawiam was, Kina. Trzymajcie się, cześć!